Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym gościmy tutaj kolegę Darka Skawińskiego z miejscowości Mielec, który właśnie miał drugie miejsce na wspólnym gołębniku Giewont w tym roku. Także koledze Darkowi dziękujemy. Może kolega Darek kilka słów powie o tych gołąbkach, które tutaj właśnie wygrały, drugie miejsce zdobyły. Dzień dobry, Darek z tej strony. Chciałem ten drugi gołąbek, co zdobył drugie miejsce, chciałem, był od Zbigniewa Oleksiaka, któremu chciałem serdecznie podziękować za bardzo dobre gołębie rozpłodowe, które u niego nabyłem. Czyli tak jak widzimy, jednak Zbyszka gołębie sprawdziły się po raz kolejny tutaj u nas na wspólnym gołębniku, ale co ciekawostka jest, Zbyszka jako pod bezpośrednio, które on tu do nas oddał, no troszeczkę później, ja nawet byłem kiedyś u niego i żartowałem, mówię, że kurde, sprzedałeś dobre gołębie, bo koledzy lepsze miejsca zdobyli niż on, ale cóż, no tak bywa, no to fajnie, nawet trzeba się cieszyć. I co jeszcze chciałem powiedzieć, no z tego co wiem, to ty tak nie bardzo wierzyłeś w to, że się uda, co z tobą rozmawiałem przed finałem. Wiem, że... Powiem szczerze, nie bardzo. Chciało mi się to uwierzyć, że... No, ale jednak, miejsce. Nie? No mówię, no jeszcze raz chciałem podziękować, bo doradził mi, jak prowadzić hodowlę, jak... No, dużo rzeczy mi doradził pan Zbyszek, także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ja też dołączam się do podziękowań. Dziękujemy, pozdrawiamy przy okazji Zbyszka i życzymy właśnie wszystkim hodowcom takich sukcesów, jak widać. Pucharek, kapelusz, Darek, widzę, zadowolony. Rodzina cała. Jadą do Zakopanego, kasa już widzę na stole, także życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego, powodzenia, no i zapraszamy do rywalizacji na przyszły rok do nas. Myślę, że Darek pewnie też jakieś asy tu do nas wstawi. Na pewno spróbuję. Także powodzenia, dobry lot.